Co się stanie, kiedy umrze król Karol III? Czy William od razu zostanie królem? Co stanie się z Kamilą? I jak będą wyglądały uroczystości pogrzebowe? Serdecznie zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. To ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą po Królewsku wrócę do Was we wrześniu z nowymi tematami i nowymi siłami. A jeżeli macie ochotę nadal słuchać i oglądać po Królewsku, macie do obejrzenia do wysłuchania ponad 100 archiwalnych odcinków, do których serdecznie serdecznie zapraszam. To też ostatni moment, ostatnie dni na dostanie w prezencie mini przewodnika, Londyn po królewsku dookoła pałacu Buckingham. Wysyłam Wam go w prezencie jako odwdzięczenie się za postawienie mi kawy w serwisie Buy Coffee Tu Link jak zawsze zostawiam w opisie i tam także są szczegóły, do kiedy taki przewodnik ode mnie w prezencie możecie dostać. Potem, tak jak mówię, przerwa wakacyjna, nie będę go wysyłała, także pewnie zobaczymy się dopiero we wrześniu. No dobrze, przejdźmy do meritum. To wy wybraliście ten temat i wcale was nie winię, dlatego że to, co nieoczywiste, może być bardzo interesujące. Operacja Menai Bridge. W momencie śmierci króla Karola III uruchamiana jest Operacja Menai Bridge. Najważniejsi członkowie rodziny królewskiej, królowie i królowe, a także ich małżonkowie, nie są jak zwykli śmiertelnicy. Ich pogrzeby planowane są często dekady przed ich śmiercią. Często sami zainteresowani mają w tym temacie dużo do powiedzenia, a nawet projektują własne pogrzeby. Musimy wiedzieć co, jak i gdzie. Takiego pogrzebu jak w 2022 roku, pogrzebu Elżbiety II nie projektuje się, nie planuje się w 3 dni. W przypadku Elżbiety II początek planowania jej pogrzebu przypada na lata 60. XX wieku, no czyli było to około 60 lat przed właściwym pogrzebem. Oczywiście ten plan był wielokrotnie modyfikowany i zmieniany i taki końcowy kształt nabrał na kilka lat przed śmiercią monarchini, ale no, te plany już dekady wcześniej były rysowane. Operacja, która wiązała się ze śmiercią królowej Elżbiety II, to operacja London Bridge. Książę Filip był tak zaangażowany w swój pogrzeb, że nawet zaprojektował Land Rovera, na którym przewożona była jego trumna. Uroczystości związane z jego pogrzebem to była operacja Forth Bridge. Rodzice Elżbiety II także mieli takie swoje kody, hasła. E, śmierć Jerzego VI to operacja Hyde Park Corner, a śmierć królowej matki to operacja Time Bridge. Dla Karola III to właśnie operacja Menai Bridge. I tutaj słyszycie to słowo bridge, czyli most powtarzany wielokrotnie. Ma ono dwojakie znaczenie. Jedno to takie chrześcijańskie, jest to taki symbol chrześcijańskiego przejścia z jednej strony na drugą właśnie tym mostem, jako że śmierć jest pomostem do życia wiecznego. A z drugiej strony te konkretne nazwy geograficzne nawiązują do konkretnych Osób, postaci. I tak na przykład królowa Elżbieta to London Bridge, czyli London. Książę Philip fourth Bridge to most znajdujący się nieopodal Edynburga, którego przecież przez lata był księciem. Jeżeli chodzi o królową matkę, także jest to szkocki most, a królowa matka przecież z urodzenia była szkotką i wreszcie Karol III. Menai Bridge znajduje się w Walii, a król Karol, wcześniej książę Walii, był najdłużej służącym księciem Walii w historii. Pod pseudonimem operacji kryje się tak naprawdę szereg mniejszych operacji, które zostają wdrożone w momencie Śmierci, czy nawet jeszcze przed momentem śmierci danego monarchy, w zależności od tego, gdzie, w jakich okolicznościach ta śmierć się odbywa. Więcej o opcjach, które przygotowano na okoliczność śmierci Elżbiety II, mówię w odcinku 22 po królewsku, gdzie omawiam bardzo szczegółowo organizację jej pogrzebu i pożegnanie królowej Elżbiety II. Serdecznie do tego odcinka zapraszam. Zapraszam także do Was do odcinka numer 23, gdzie w szczegółach opowiadam, jak wygląda Oglądają pierwsze momenty i pierwsze dni na tronie nowego króla. Nie bez przyczyny wam polecam te dwa odcinki, dlatego że uroczystości pogrzebowe króla Karola będą wzorowane najprawdopodobniej na tych właśnie z 2022 roku. Plan operacji Menai Bridge nie zaczął się w 2022 po wstąpieniu króla Karola na tron, ale już wcześniej. Są to plany, które opracowywano już w przypadku śmierci księcia Wali, a od kiedy Karol III jest na tronie, zostały one zmodyfikowane. Jak to mniej więcej wszystko będzie wyglądało? W momencie śmierci Karola III lub jeśli śmierć nie będzie nagła i niespodziewana w jego ostatnich godzinach, o e, nadchodzącym nieuchronnie wydarzeniu zostanie poinformowany premier Wielkiej Brytanii. Już po śmierci zaraz. E, Premier także dostanie notyfikację, a także zostanie powiadomiony cały rząd, gabinet i poprzez Foreign Office, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, zostaną poinformowani szefowie rządów państw, w których król Karol e, był głową państwa, a także pozostałe kraje wspólnoty narodów. Następnie dwór publikuje oświadczenie. E, Publikuje je na własnych kanałach, wysyła także do agencji prasowych, do agencji mediowych, do największych mediów, między innymi właśnie BBC, a także to obwieszczenie, powiadomienie o śmierci Monarchy jest wystawione przed pałacem Buckingham. Flagi państwowe zostają na znak żałoby opuszczony do połowy maszczu. Rozpocznie się wtedy kilkudniowy okres żałoby narodowej. W przypadku właśnie śmierci królowej Elżbiety był to dziesięciodniowy okres żałoby narodowej, który skończył się pogrzebem. W międzyczasie ciało w trumnie Karola III zostanie przewieziony do Londynu, jeżeli Karol umrze poza Londynem, jak to miało miejsce w przypadku dwóch ostatnich monarchów w Wielkiej Brytanii. Następnie po kilku dniach prawdopodobnie zostanie trumna wystawiona na widok publiczny w Westminster Hall, a pogrzeb po tych prawdopodobnie 10 dniach od śmierci odbędzie się w opactwie Westminsterskim. Następnie trumna zostanie przewieziona w orszaku do Windsoru, gdzie prawdopodobnie na terenie zamku król Karol III zostanie pochowany. Nie wiadomo dokładnie w jakim miejscu będzie ten jego finalny spoczynek. Prawdopodobnie na samym początku zostanie on pochowany w Royal Vault, czyli w takim miejscu, gdzie większość monarchów zaraz po śmierci spoczywa. A następnie dopiero prawdopodobnie dowiemy się, jakie będzie finalne miejsce odpoczynku i spoczynku króla Karola III. Co z Williamem? William zostaje królem dokładnie w momencie, w minucie, w której umiera jego ojciec Karol III. William zostanie królem automatycznie, oczywiście. Potem w kolejnych dniach jest seria proklamacji czy przysięg. Jednak to nie znaczy, że od momentu proklamacji William będzie królem. Nie. William jest królem od momentu śmierci swojego ojca. Najpewniej w przeciągu kilku godzin lub jednego dnia William wygłosi przemówienie do narodów, w którym pożegna swojego ojca, a także pierwszy raz zaadresuje naród jako nowy monarcha. Automatycznie w momencie kiedy William stanie się królem, Catherine stanie się królową, oczywiście królową małżonką, czyli po angielsku queen consort. Z kolei książę George automatycznie stanie się następcą tronu i będzie tytułowany księciem Cornwalli oraz Rawsji. Tytuł księcia Wali tradycyjnie przeznaczony dla następcy tronu nie jest automatycznie nadawany następcy tronu, jednak musi być on nadany przez króla. W przypadku Williama król poinformował o tym, że William będzie nosił tytuł księcia Wali właśnie w tym swoim pierwszym przemówieniu i spodziewam się, że tak także zrobił William. Wyjątkiem może być, jeżeli George byłby niepełnoletni w momencie zostawania następcą tronu, dlatego że bycie księciem fali wiąże się z zarządzaniem naprawdę ogromnym majątkiem i no i wtedy trzeba by pewnie znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak nie spodziewam się takiej oficjalnej inwestytury, jaką miał książę Karol w latach 60., takiej inwestytury nie było w przypadku William'a i raczej ona po prostu już odejdzie do historii. Jeżeli do tego momentu George nie będzie miał potomków, to Charlotte, jego siostra, zostanie drugą w kolejce do brytyjskiego tronu, jak zresztą wszyscy w tej kolejce do tronu skoczą o oczko do góry. Prawdopodobnie także w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy po śmierci Karola możemy spodziewać się koronacji Williama i Catherine w opactwie Westminsterskim. Co będzie z Kamilą? Jeżeli Kamila przeżyje swojego męża, króla Karola III, jeżeli nadal będzie żyła w momencie śmierci swojego męża, to wtedy automatycznie dostaje tytuł Queen Dowager, czyli królowa wdowa. Obecnie nosi tytuł królowa małżonka, wtedy będzie królową wdową, ponieważ królową małżonką urzędującą będzie Catherine. I tak jak w przypadku Kamili zarzuciliśmy już nazywanie ją królową małżonką Kamilą, mówimy królowa Kamila, ona nadal będzie nazywana królową Kamilą, nie będzie królową wdową Kamilą. Także tutaj się nic nie zmienia i prawdopodobnie jeżeli Kamila będzie w dobrym zdrowiu, nadal będzie wspierała rodzinę królewską, teraz nowego króla i pracowała na rzecz monarchii, do swojej emerytury, związanej z pogarszającym się prawdopodobnie ku końcu jej życia zdrowiem. Kiedy to się wszystko wydarzy? Nie jesteśmy oczywiście w stanie tego przewidzieć, ponieważ, tak jak życie, jak tak i śmierć jest nieprzewidywalna. Ale w 2024 roku Karol kończy 76 lat. Jeżeli miałby dożyć tak sędziwego wieku jak jego mama, czyli 96 lat, to wtedy żegnalibyśmy go w 2044 roku. Jednak, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jeżeli rzeczywiście byłoby to w 2044 roku, biorąc pod uwagę wiek królowej Elżbiety, wtedy William miałby 62 lata. Śmierć monarchy to zawsze uroczystość słodko-gorzka. Z jednej strony żegna się monarchę, z drugiej strony wita się nowego. I to powitanie jest zwykle dość powściągliwe ze względu na ten szok, który społeczeństwo przeżywa przy pożegnaniu poprzedniego monarchy. Czyli klasycznie, umarł król, niech żyje król. I jeszcze raz przypominam, że jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej na temat zarówno pożegnania, jak i powitania nowego władcy, to polecam Wam te odcinki numer 23 i 22. Jeżeli macie pytania dotyczące tego tematu, piszcie w komentarzach, albo na nie odpowiem od razu, albo zapiszę je do takiej serii pytań i odpowiedzi, która pewnie pojawi się we wrześniu. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za ten rok. Za ten czas, który spędziliśmy razem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, udaje się na zasłużoną wakacyjną przerwę. I przypominam, że jeżeli wy na przykład wybieracie się na wakacyjną przerwę do Londynu, to możecie ode mnie w prezencie dostać właśnie taki mini przewodnik po Londynie dookoła pałacu Buckingham. W podziękowaniu za wsparcie po królewsku, link znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam wspaniałego lata. Do zobaczenia, pa pa.